Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę z filmikiem, o które stale wiele z Was mnie prosi, czyli moja pielęgnacja włosów. Moja pielęgnacja nie zmienia się jakoś bardzo. Owszem, wchodzą tam nowe produkty, ciągle coś, a Wy ciągle pytacie, więc postanowiłam zrobić aktualizację. Zacznę od rzeczy najważniejszych, czyli tego, że staram się używać jak najmniej produktów, nie produktów, rzeczy do stylizacji, które wytwarzają ciepło, czyli suszarki i prostownicy i lokówki. Lokówki nawet nie mam. Po prostu myję włosy zazwyczaj wieczorem i one szybko schną, bo one są cienkie, jest ich niestety niewiele, więc plusem takich cienkich włosów jest to, że one automatycznie schną i nie trzeba do nich używać właśnie suszarki. Prostownice czasem podkręcam sobie włosy, ale nie robię na co dzień jakichś przeprostów i tak dalej, po prostu myję głowę i włosy są gotowe. Co jeszcze? Płuczę włosy zawsze w zimnej wodzie, przynajmniej to ostatnie płukanie końcowe. To z tego względu, że zimna woda zamyka łuski włosów, przez co one są zdrowsze i ładniej wyglądają, są bardziej lśniące. No i trzecia zasada to jest taka, też już powtarzana przeze mnie od dawna, że olejuję włosy. Stosuję oleje, co Wam zaraz pokażę, raz na jakiś czas i będę to zaraz przy produktach opowiadać, ale najpierw mycie. Mycie ja używam obojętnie jakiego szamponu, jaki akurat mam, jaki mi wpadnie w rękę. Teraz to jest akurat Nivea Diamond Volume, szampon nadający blask i objętość i on jest całkiem fajny. Szampon moim zdaniem ma włosy myć, a odżywka ma je odżywiać. Wiem, że wiele osób się nie zgadza z tą teorią, no ale ja taką właśnie mam. Odżywka, której teraz używam od jakiegoś czasu, od 3 razy i bardzo mi się już na początku spodobała, chociaż to jeszcze nie można przesądzać i wyrokować po tylu razach, to jest odżywka z Altery do suchych i zniszczonych włosów, czyli takich jak moje, ale już w sumie nie, bo obcięłam to, co było najbardziej suche i zniszczone. Przepięknie pachnie, świetne, gładkie, lejące się włosy. Wiele z Was ją polecało, więc w końcu postanowiłam się i ja na nią skusić. No i szampon i odżywka to oczywiście dwa najważniejsze i najczęściej używane produkty. Dalej co drugie mycie. Myję włosy co 2-3 dni, raczej co dwa. Co drugie mycie, czyli raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie czasem wypada. Nie robię tego super regularnie, ale kilka razy w miesiącu staram się to robić. Olejuję swoje włosy. I pierwszy olej jaki mam to jest olej z Watiki. Ja go kupiłam w mydlarni wrocławskiej, ale można go dostać online w całkiem ciekawych cenach. To jest akurat olej kokosowy, kokos, olej rycynowy i henna. I mam tu też olej kokosowy, czysty olej kokosowy. Boję się go otworzyć, dlatego że on, o widzicie, on pływa. On normalnie, jak się go na przykład trzyma w lodówce, to on jest twardy, a jak się go tutaj wystawi, to on jest mięciutki i się rozpływa, ale na dole jeszcze się nie rozpuścił. Olej jest organik i jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Jak ja olejuję włosy? Nakładam olej na 2-3 godziny minimum i później dokładnie myję głowę. Czasem się zdarza tak, że idę i w oleju spać. Pościel się troszeczkę brudzi, ale nie aż tak bardzo, bo te moje włosy chłoną największą część tego oleju. No i zmywam rano, ale właśnie przynajmniej minimum staram się te 2-3 godzinki, raczej 3, olej na włosach podtrzymać, wtedy one fajnie go chłoną i później dużo, dużo ładniej wyglądają. I ostatnia rzecz do pielęgnacji, a bardziej między pielęgnacją a stylizacją może, to jest również nowy nabytek w mojej kolekcji, to jest olejek orientalny z marionu, kokos i tamanu. Pachnie przepięknie, on ma wzmacniać włosy, regenerować ich strukturę. Póki co wiem o nim tyle, że utrzymuje się zapach bardzo długo na włosach i pachnie przepięknie i faktycznie włosy są takie gładkie i przyjemne w dotyku i również ładnie wyglądają. No a takie olejek napakowany silikonem mimo wszystko chroni nam ten włos i zabezpiecza przed tymi mechanicznymi uszkodzeniami i przed wszystkim, co jest złe dla włosa. On stanowi taką barierę, czyli z jednej strony niektórzy mówią, że silikony są złe i koszmarne i nie wolno ich używać, z drugiej strony
Większość tych olejków ma właśnie silikony. Próbowałam znaleźć, nie silikony, tak, silikony. Próbowałam znaleźć coś bez, no ale się nie da, bo to tak ma być. No więc takiego używam i koniec, kropka. Tak też moja pielęgnacja, jak widzieliście, ogranicza się do szamponu, odżywki, oleju i czegoś, serum jakiegoś zabezpieczającego końcówki. Później jest stylizacja, do której przykładam jakby trochę więcej, znaczy nie, do pielęgnacji też przykładam dużo wagi, ale stwierdziłam przez wiele lat, że ta minimalistyczna wpływa lepiej na moje włosy. Nie walę tony produktów, tylko właśnie kilka. Stylizacja, no niestety ja mam włosy bardzo cienkie. No mało ich jest, no nie ukrywajmy tego, są cienkie i ich największym problemem, znaczy nie wiem, czy to jest ich największy problem, ale mój na pewno, to, że one są klapnięte, więc ja jestem ogromną miłośniczką i fanką wszelkich produktów do stylizacji, które mają nadawać nam objętości i właśnie włosy u nasady podnosić, żeby tych włosów się wydawało więcej, przynajmniej optycznie, jak już natura nam nie domaga, dopomaga. Ale jeszcze jedna rzecz, którą czasem stosuję, to jest taki jedwab w płynie z Joanny. Jak sobie umyję włosy, to sobie spryskuję i one po nim są całkiem przyjemne, takie gładkie, fajne, lśniące, ale jest to produkt zbędny jakby. Nie jest konieczny do mojej pielęgnacji, ale mam, więc używam i jest ok. Jakby był zły, to bym nie używała. Proste. No i dalej, właśnie tak jak mówiłam, stylizacja. Do stylizacji, ja tu jeszcze mam suchy szampon z Batiste Original na sytuacje kryzysowe i ten Original, on też nadaje trochę objętości, unosi nam te włosy, ale nie tak jak Batiste XXL Volume. Ja zrobiłam test tego i tych dwóch moich ulubieńców, czyli proszków, jednego z Batiste, drugiego z Got To Be, na moim kanale, więc możecie sobie porównać i zobaczyć, jak te produkty działają i jaki dają efekt push-up. Ja je wszystkie trzy uwielbiam, na równi. Nie wiem, chyba ten proszek najbardziej, albo to, nie wiem. Wychodzi, że wszystkie trzy porówno. Polecam serdecznie wszystkie i zajrzeć do tego testu, żeby się przekonać, o co w tym chodzi. A jeżeli ktoś nie lubi takich mocnych, które tak sklejają włosy, bo one dają takie tępe uczucie sklejania troszeczkę, to jest świetny lakier, lakier ze Schwarzkopfa. Ta nazwa zawsze sprawia mi ogromny problem. Got To Be Volumania, przepięknie pachnie malinowo, wszystkim się ten zapach podoba, chociaż on nie utrzymuje się jakoś bardzo długo, ale trochę tak. Świetny lakier, naprawdę dodaje tej objętości. Ja zawsze robię tak, już nieraz widzieliście w Get Ready With Me, że głowa w dół i spsikuję u nasady i tam sobie układam i on całkiem dobrze te włosy właśnie trzyma i daje im objętości. I ostatnia rzecz dla mnie niezbędna, aczkolwiek no bardziej by się przydała komuś, kto ma grube włosy i ciężko je rozczesać, to jest Tangle Teaser, ale ja też sobie ją chwalę i na żadną inną nigdy jej nie wymienię, na żadną inną szczotkę. Pomimo tego, że ja, tak jak mówię, nie mam jakiegoś super dużego problemu z rozczesywaniem włosów, to jakiś czas temu byłam w domu i próbowałam rozczesać włosy grzebieniem, bo zapomniałam po prostu szczotki. No i to była tragedia i już się dowiedziałam, dlaczego doceniam właśnie Tangle Teasera. Świetnie rozczesuję włosy, nic się nie dzieje, nic nie szarpie, oczywiście włosy wypadają, normalnie wyciąga te włosy, które powinien wyciągnąć, ale nie wyrywa tych dobrych. I to też jest szczotka specjalistyczna, o tyle, że ona ponoć też jest tak skonstruowana, że ma zamykać te łuski włosów, które, po czym włosy mają być piękniejsze i bardziej lśniące. Więc tak jak widzicie, jakiejś zaskakującej rewolucji tutaj nie ma, bo stylizacyjne produkty, ja jestem z nich bardzo, bardzo, bardzo zadowolona i one faktycznie dają mi ten efekt, którego ja chcę, czyli ten push-up i uniesienie. Jeżeli znacie jakieś takie fajne produkty podobne do tych, to chętnie, chętnie, coś co Wam dodaje mega dużej objętości. No, zmienia się właśnie tylko zazwyczaj szampon i odżywka, jakieś tam serum, ale tak jak mówię, stosuję tą minimalistyczną pielęgnację i to się u mnie sprawdza. Włosy są spoko. Dzisiaj to są w ogóle spoko, bo są świeżo po fryzjerze. Znaczy spoko, przynajmniej są zdrowe, o tak. Nie wiem, jak tam Wam się cięcie mi podoba. Tyle. Dajcie mi znać, czego Wy używacie i co mi polecacie. Super ekstra, co Wam się sprawdza. Taki
szybki update, mam nadzieję, że Wam się podobał i czekam na właśnie na propozycje produktów, które nadadzą mi objętości. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.